To dobry wieczór wszystkim, tematem dzisiejszego naszego spotkania jest sprawozdanie wykonania budżetu gminy, które w skrócie można powiedzieć, absolutorium. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać, nie tylko mnie, ale przede wszystkim prezentację, którą dla Was przygotowałem. Tematyka absolutorium jest jakby z jednej strony zaczynamy jako pierwszy odcinek tematyki w ogóle budżetu gminy bez tajemnic, z których będziemy starali się omawiać różne aspekty uchwalania, wykonywania, rozliczania budżetu gminy. Zaczynamy trochę od końca, ale związane jest to z tym, że akurat jesteśmy teraz w takim okresie, w którym rozpoczął się proces e, no udzielania absolutorium, tak? e, Organowi wykonawczemu Wójtowi Burmistrzowi Prezydentowi za wykonanie budżetu za rok. 2016. Czym w ogóle jest absolutorium? No najmożna, najprościej można powiedzieć, że absolutorium jest to akt aprobowania wykonania budżetu tak, przez Radę Gminy, która jest uprawniona do tego, żeby zaakceptować wykonany budżet w danym roku. Jest to jakby on, ten działanie uznaje sprawozdanie, które zostaje przedstawione przez wójta, burmistrza, prezydenta jako zgodne z zasadami, zgodne z prawem, zgodne z celami, które były przedstawione w danym roku, wykonane w sposób prawidłowy. Jest to jakby instytucja, która służy organowi stanowiącemu te do sprawowania kontroli nad wykonaniem procesu, realizacji procesu budżetowania w gminie. To, co jest y, istotne, to udzielanie, znaczy, że charakter absolutorium jest to akt politycznej akceptacji działalności zarządów e, w okresie sprawozdawczym. Jest to potwier akt potwierdzający, że budżet, że organ wykonawczy wykonał budżet w sposób zgodny z prawem i zamyka wszelkie dyskusje w zakresie budżetu. Natomiast to, co jest istotne, to kwestia absolutorium dotyka tylko i wyłącznie kwestii finansowych. Sprawozdanie z wykonania budżetu, działanie absolutoryjne, tak, dyskusje wokół tego powinny być ogniskowane w zakresie finansowego funkcjonowania gminy. I to, co jest często podnoszone i jest nieprawidłowe, to jest to, że mm, przede wszystkim to nie jest dyskusja. Proces absolutoryjny to nie jest dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. To jest w ogóle dyskusja nad wykonaniem budżetu jako takiego. Więc nie zajmujemy się tylko i wyłącznie, czy to będą radni, czy to mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w tym procesie. Nie sprowadza się tego procesu tylko i wyłącznie do sprawozdania, do przyjrzenia się sprawozdaniu, które zostało przedstawione przez wójta, burmistrza, prezydenta e, Radzie Gminy. Natomiast w akt wykonania budżetu wchodzą wszelkie inne działania. Można powiedzieć, że proces e, absolutoryjny rozpoczyna się wraz z momentem wykonywania budżetu. Każda komisja Rady Gminy. Ma możliwość, ma prawo do tego, żeby wypowiadać się w tej kwestii, aczkolwiek komisja rewizyjna jest w sposób fundamentalny wyróżniona. To, co jest istotne i to, co jest problematyczne przede wszystkim w procesie udzielania absolutorium bądź nieudzielania absolutorium przez Radę Gminy organowi wykonawczemu, to jest to, że niestety, jak w wielu innych przypadkach, ustawodawca polski nie popisał się w tym zakresie i popełnionych zostało kilka krających i kluczowych błędów. Przede wszystkim kwestia absolutorium uregulowana jest w dwóch aktach, przede wszystkim prawnych. Jest to ustawy samorządowe, tak jak ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ustawie o finansach publicznych, gdzie często te przepisy nie są spójne i wystarczająco precyzyjne, o czym będziemy mogli się przekonać. E, za jakiś czas. Kto udziela absolutorium i czego ono dotyczy? Przede wszystkim absolutorium udziela jest wyłączne właściwości Rada Gminy. Tak? Nikt inny poza Radą Gminy nie może udzielić organowi wykonawczemu absolutorium, czyli wyrażenia potwierdzenia, że proces realizacji budżetu był zgodny z zasadami, zgodny z prawem. Natomiast to, co jest istotne, to tak jak powiedziałem troszeczkę wcześniej, orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego od dawna ukształtował się pogląd, że absolutorium dotyczy wykonania budżetu, czyli to, co powiedziałem przed chwilą. Wykonania, a nie odnosi, odnosi się ono do całokształtu działań związanych z procesem wykonywania budżetu. Także nie tylko skupiamy się na tym, co zostało nam przedstawione jako sprawozdanie z wykonania budżetu, ale jeśli w gminie realizowane były jakiekolwiek kontrole, czy to przez... Mm, Najwyższą Izbę Kontroli, czy to przez Komisję Rewizyjną, to cała ta dokumentacja również powinna być uwzględniona w procesie rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu i to jest bardzo istotny aspekt. Czyli to, co jest ważne, nie skupiamy się tylko na sprawozdaniu, ale również na innych wnioskach i uwagach, które wpłynęły. Czymże jest kontrola w ramach. Instytucji absolutorium. Przede wszystkim ta kontrola ma charakter następczy, tak? to nie jest kontrola doraźna, ona dotyczy okresu po zakończeniu wykonywania budżetu, to jest bardzo istotne, oraz ma charakter dokumentalny. Co to oznacza? To oznacza to, że przede wszystkim za podstawę jest oparta na dokumentach, e, które pokazują, przekazują dane dotyczące wykonania budżetu za rok ubiegły i pozwalają na weryfikację tych jej prawdziwości, także tego dokumenty rzeczywiście są. Prawdziwe i faktyczne. Kontrola w ramach absolutorium. Ustawy samorządowe nie regulują szczegółowy sposób zasad przeprowadzenia kontroli tak? przez Komisję Rewizyjną oraz przez inne komisje Rady, bo musimy pamiętać, że nie tylko Komisja Rewizyjna jest uprawniona do tego, by kontrolować e, sprawozdanie z wykonania budżetu, również każda inna komisja w zakresie swoich kompetencji może uczestniczyć w procesie e, kontroli i wynioskowania. Jeśli chodzi o różnego rodzaju aspekty wykonywania budżetu gminy. Przede wszystkim zaś podstawowym kryterium kontroli jest zgodność realizacji działań przez gminę zgodność z prawem. Natomiast oprócz tych oprócz przesłanek związanych ze zgodnością z prawem, kontrola jest wykonywana także na podstawie innych przesłanek, takich jak celowość. Czyli co to oznacza? To oznacza, czy. Działania realizowane przez gminy były zgodne z celami, jakie postawił na przykład e, ustawodawca, tak? Czy rzeczywiście dotyczyły zadań własnych gminy, czy były realizowane, w, czy cele, czy zadania, które były e, zaprojektowane i zostały zrealizowane, to on, czy one były zrealizowane przy wykorzystaniu odpowiednich środków, tak? Czyli czy środki były odpowiednie do celów, jakie zostały pod, przedstawione, bo tutaj trzeba pamiętać, że choć aż Rada Gminy uchwala ostatecznie budżet, to jednak w pewnym sensie związana jest z projektem budżetu, tak? Przedstawiony został projekt, został uchwalony budżet, wójt miał go burmistrz zrealizować i sprawdzanie jest, czy te cele, czyli te zadania, które zostały, zostały opatrzone odpowiednimi środkami, zostały zrealizowane i czy dotyczyły rzeczywiście zadań własnych gminnych bądź innych kluczowych aspektów działania. Rzetelność przede wszystkim dotyczy tego, czy dokumentacja jest prawidłowa, czy zadania zostały realizowane w sposób taki zgodny z terminami tak czy płatności były dokonywane zgodnie z terminami czy zgodnie z harmonogramem działań który być może jest funkcjonował w minie zostały zrealizowane wszystkie określone działania gospodarność dotyczy przede wszystkim tego i sprawdzania czy rzeczywiście zadania realizowane w toku wykonywania budżetu przez organ wykonawczy były prowadzone zgodnie z zasadą przy maksymalizowania korzyści przy minimalizowaniu kosztów tak Czyli chodzi o to, że ta gospodarność polega na tym, żeby realizować zadania w sposób optymalny, ale przy jak najmniejszych kosztach ponoszonych przez gminę oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. To jest jakby całe przesłanki kontroli. To, co jest ważne, to zakres kontroli prowadzony przez komisję rewizyjną w ramach procedury absolutoryjnej jest szerszy niż na przykład zakres prowadzonej kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową czy Najwyższą Izbę Kontroli. Idziemy dalej. Kiedy się rozpoczyna w ogóle proces absolutoryjny? No, proces absolutoryjny rozpoczyna się z dniem 31 marca, czyli z dniem, kiedy organ wykonawczy przedstawia organowi uchwałdowcemu sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z wymaganymi dokumentami niezbędnymi do oceny tego e, wykonania. W tym momencie rozpoczyna się ta procedura. Procedura można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap, to jest etap, w którym działają przede wszystkim dwa podmioty, znaczy trzy. To jest ten, który sprawozdaje się, tak, czyli wójt, burmistrz, prezydent oraz przede wszystkim komisja rewizyjna i regionalna izba obrachunkowa. W pierwszym etapie to jest komisja rewizyjna i wykonują swoje działanie oraz regionalna izba obrachunkowa. Jakie są, ale zacznijmy od obowiązków sprawozdawczych, tak, czyli co zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w naszym przypadku wójt, burmistrz, prezydent, do czego jest zobowiązany aby do dnia 31 marca przedstawić Radzie Gminy. Przede wszystkim musi przedstawić opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawienie tych dokumentów wraz z otrzymanymi sprawozdaniami rocznymi z wykonania osób prawnych Radzie Gminy to jest jakby pierwsza rzecz. Druga, artykuł 267 Ustawy o finansach publicznych obliguje również zarząd do przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu w tym samym terminie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jedynie sprawozdanie, co jest istotne, to jest jedynie sprawozdania rocznego z wykonania budżetów, a więc z pominięciem części informacji o stanie mienia, na przykład majątku, tak JST oraz rocznych sprawozdań samorządowych osób prawnych. To jest taki pewien event. I co jest istotne? Podstawowym dokumentem dla kontroli oceny wykonania budżetu to jest to sprawozdanie, o którym mówiliśmy, tak, z wykonania budżetu. Zakres przedmiotowy oraz szczegółowość sprawozdania z wykonania budżetu określa artykuł 267 oraz 269 ustawy o finansach publicznych. I to, co było powiedziane wcześniej, tak, tu mamy kwestie sprawozdań, informacji o stanie mienia majątkowego, innych informacji, które są kluczowe. Oraz sprawozdanie musi obramować również wykaz jednostek budżetowych, które również są dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu. I sprawozdanie, które mowa zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca. Ale, co istotne, również artykuł 209 mówi o sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. I tam przedstawiane są również dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu. W szczegółowości takiej jak w uchwale budżetowej. Tak? Czy nie może być mniej szczegółów w sprawozdaniu niż to, które było przedstawione w uchwale oraz co jest ważne są informacje na temat stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych w wieloletnim planie finansowym i z załącznikiem do tego planu zadań inwestycyjnych. Co istotne, nowelizacja ustawy o finansach, później w 2009 roku, wprowadziła również obowiązek przedstawiania sprawozdania finansowego. Czym one się różnią? Sprawozdanie finansowe jest węższe. Tak dotyczy głównie analizy finansowej w postaci bilansu, zysków, strat danej jednostki samorządowej wraz z informacjami o jednostkach budżetowych. I to sprawozdanie finansowe. Jest tylko, ono musi być zbadane przez biegłego rewidenta i ono dotyczy tylko jednostek samorządów, których ilość mieszkańców przekracza 150 tysięcy. Takie sprawozdanie musi być złożone do 31 maja i ono musi być zaopiniowane właśnie tak jak było opiniowane wcześniej przez biegłego rewidenta. One zgodnie z paragrafem 20 rozporządzenia e, ministra finansów e, składa się z czterech części bilansu z wykonywania budżetu. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszach samorządowych jednostek budżetowych. Drugim takim elementem, czyli ten, mamy działanie, organ wykonawczy przedstawił dokumenty. Tak? W tym momencie mamy opinię regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu. Jak sama nazwa wskazuje, samorząd, rada gminy nie jest związana z informacją zawartym w opinii, ale powinna się do niej odnieść i uwzględnić w swoich działaniach również tą opinię. Przepis 260 obowiązek opiniowania przez regionalną Izbę Obrachunkową sprawozdania z wykonania budżetu zawarty jest przede wszystkim w artykule 13 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Oraz przepis 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych obowiązuje zarząd do przedstawiania Regionalnej Izby Obrachunkowej wyłącznie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. Jed Ale co ciekawe, i to pokazuje też jakby pewną niespójność polskiego prawa, e jeśli chodzi o ten proces absolutoryjny, na podstawie artykułu 13 punkt 5 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych przedmiotem opinii jest... To sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. I co ciekawe, jeśli samorząd terytorialny prześle Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia e, e, samorządu, samorządowego, to w tym momencie Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniuje obydwa te dokumenty. Jednakże, jeśli Regionalna Izba Obrachunkowa nie otrzyma informacji o stanie mienia gminy, to w tym momencie nie ma podstawy prawnej, aby żądać od samorządu gminnego przesłania tejże informacji. I tutaj można ciekawa sytuacja, że można jako będąc radnym, mieszkańcem przyjrzeć się temu, tak? Czy samorząd przekazuje również tą informację do zaopiniowania regionalnej Izbie Obrachunkowej, czy tylko pozostaje przy e, sprawozdaniu z wykonania budżetu. To może być znaczy informacje zawarte w e, sprawozdaniu w opinii Regionalnej Izby są informacjami merytorycznymi, które mogą być istotnymi informacjami dla Rady Gminy oraz Komisji Rewizyjnej przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium. Więc warto temu się przyjrzeć, jak to w Waszych gminach funkcjonuje. Opinia RIO, no to tak jak było powiedziane wcześniej, jest jednym z dokumentów, w którym komisja musi się zapoznać, tak? Czyli komisja rewizyjna przed, za, zanim wyda decyzję o, tak, zaopiniowaniu pozytywnym, czyli w udzieleniu absolutorium bądź nieudzieleniu absolutorium, ma obowiązek zapoznania się z opinią regionalnej Izby Obrachunkowej. Wydana opinia przez RIO może być Mogą być jakby trzy rodzaje tej opinii. Może być opinia pozytywna o wykonaniu budżetu, może być opinia negatywna, ale czasami też zdarza się tak, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię pozytywną z pewnymi uwagami. Tak? <laughs> Wskazuje, stwierdza pewne nieprawidłowości, ale które są kwalifikowane jako nieistotne naruszenia e, prawa i w ten sposób Wydaje opinię Regionalna Izba Obrachunkowa. To co jest istotne, to jest opinia negatywna. Nakłada na Regionalną Izbę Obrachunkową oraz samorząd pewne obowiązki. W przypadku, gdy Regionalna Izba Obrachunkowa wyda negatywną opinię na temat uchwały, a znaczy, przepraszam, sprawozdania z wykonania budżetu, bo to sprawozdanie jest przedstawiane Radzie Gminy w postaci zarządzenia wójta, burmistrza prezydenta. E, negatywną opinię Izby Obrachunkowych jest zobligowany przedstawić organowi stanowiącemu. Tak? Czy nie może być takiej sytuacji, że wójt, burmistrz, prezydent bądź inna osoba z urzędu otrzymawszy negatywną opinię nie przedstawi jej e, Radzie Gminy. Tak? I to, co jest istotne, ma obowiązek przedstawić tą negatywną opinię oraz e, odpowiedzi na zarzuty zawarte w tejże opinii. Również... Można powiedzieć, że jeśli mamy opinię pozytywną wręcz z uwagami, to również władze wykonawcze powinny do tych uwag się ustosunkować, przedstawiając tą opinię pozytywną z uwagami Radzie e, Gminy, tak? bądź i organowi Rady Gminy, jakim jest Komisja Rewizyjna. Można powiedzieć bardziej oraz. E, to, co jest istotne, że prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w przypadku negatywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Dodatkowo o takim o wydaniu takiej opinii informuje wojewodę oraz ministra finansu. W razie odwołania zarządu JST, czyli jednostki samorząd, samorządu terytorialnego, od opinii składu orzekającego o rocznym sprawozdaniu, jest ona rozpatrywane przez kolegium Izby nie później w ciągu 14 dni od daty jego wniesienia, tak? Czyli samorząd regionalna Izba Obrachunkowa. Wydaje negatywną opinię, informując o tym wojewodę oraz ministra finansów. Negatywna opinia jest w tym momencie, zarząd odnosi się do niej, tak? I ma to na to określony czas i Regionalna Izba Obrachunkowa w momencie, kiedy zarząd odwoła się od tej decyzji, ma 14 dni na jej rozpatrzenie. Zadania, tak, na tym kończy się pierwszy etap udziału Regionalnej Izby Obrachunkowej w procesie Sprawozdania z wykonania budżetu, czyli wydaje opinię pozytywną, negatywną bądź pozytywną z uwagami. Następnie w tym samym czasie może się już rozpocząć praca, oczywiście komisji rewizyjnej, ale komisja rewizyjna przyjmuje tąże opinię do wiadomości, zapoznaje się z nią i wykonuje swoje zadania kontrolne. To co ciekawe, komisja rewizyjna wykonuje zadania kontrolne przynależne organowi stanowiącemu. Komisja Rewizyjna e, nie jest organem kontrolnym w gminie, a jedynie aparatem pomocniczym. To jest ważne. A jedynie aparatem pomocniczym Rady Gminy, za pomocą którego Rada Gminy wykonuje swoje funkcje kontrolne, ponieważ to Rada Gminy jest or, e, zajmuje się organem, jest organem kontrolnym gminy i swoje funkcje sprawuje za pomocą Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna po otrzymaniu sprawozdania z wykonania budżetu Wraz z informacją o mieniu komunalnym, stanie mienia, ma czas do 15 czerwca, aby rozpatrzyć, zająć się tymże tematem. Tak? I ostatecznie do 15 czerwca roku następującego, po roku budżetowym, przedstawia organowi JOTES, Radzie Gminy, wniosek w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium. Organowi wykonawczemu. Działania podejmowane przez Komisję Rady Gminy, tak powiedzieliśmy wcześniej, wypełnia ten pierwszy etap. Ponieważ w pierwszym etapie jest to opiniowanie przez Regionalną Izbę Zbrochową i działania podejmowane przez y, komisję rewizyjną. Co na marginesie warto znaczyć, że również w tym samym czasie inne komisje, tak powiedziałem wcześniej, mogą również pracować nad sprawozdaniem z wykonania budżetu, w ogóle nad wykonaniem budżetu gminy. Opiniowanie Wykonania budżetu i występowanie do, do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia jest kompetencją wyróżnioną przez ustawodawcę jako zadanie Komisji Rewizyjnej. To jest ta ważność tejże Komisji. Jakie są to jej zadania? Przede wszystkim podejmuje najważniejsze czynności poprzedzające udzielenie absolutorium. Ma obowiązek rozpatrzenia informacji o stanie mienia. O zweryfikowania dochodów i wydatków powiązanych z aktywami majątkowymi tej jednostki. Tak? Tu chodzi o to, czy mamy tak był sprzedawany, w jakich proporcjach, w jakich cenach, jakie były założenia sprzedaży majątku bądź zakupu majątku, tak, bądź różnego innego poświadczeń majątkowych. I tym, że zajmuje się, tak sprawdza komisja rewizyjna, dochody, wydatki, tak? czy były zrealizowane zgodnie z założeniami, a jeśli nie, to dlaczego? Sprawdza poziom zadłużenia tak? i inne ważne informacje, które są kluczowe dla wydania opinii przez Komisję Rewizyjną. Pamiętajmy, że to jest opinia. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinia biegłego rewidenta w sprawozdaniu finansowym odgrywają rolę pomocniczą. Komisja Rewizyjna nie jest z nimi związana, ale powinna wziąć pod uwagę stanowiska, ponieważ są to stanowiska. Obiektywne, przedłożone przez wyspecjalizowane podmioty, merytoryczne podmioty, które nie, ma, nie mają e, żadnych interesów w tym, by wydawać opinie niezgodne ze stanem faktycznym, więc należałoby wziąć pod uwagę te e, opinie wydawane przez te instytucje. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu, jak powiedziałem wcześniej, a nie sprawozdanie z jego wykonania. Tak? To jest bardzo istotne. I realizując te zadania, komisja rewizyjna powinna uwzględniać uwagi pod adresem wykonania budżetu sformułowane przez inne komisje rady gminy. Tak? Czyli jeśli na przykład w poprzednim okresie, przed okresem sprawozdania z wykonania budżetu, pewne komisje rady gminy sformułowały różnego rodzaju wnioski dotyczące za finansów samorządowych, bądź w okresie po 31 marca odbyły się posiedzenia komisji innych niż komisja rewizyjna i zostały sformułowane pewne wnioski dotyczące oceny. Yy, jakości wykonania i poziomu wykonania budżetu gminnego, to Komisja Rewizyjna również z tymi wnioskami powinna się zapoznać. Yy, również, tak jak powiedziałem wcześniej, te wyniki kontroli gospodarki przeprowadzonej w trakcie roku budżetowego są również elementami, spraw, yy, które Komisja Rewizyjna bierze pod uwagę przy ocenie wykonania budżetu gminnego. Takie było powiedziane wcześniej. Różne aspekty, przede wszystkim bardzo szerokie spektrum aspektów powinno być uwzględnione przez Komisję Rewizyjną przy udzielaniu bądź nieudzielaniu, czy występowaniu z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium. Tylko tak, co powiedzieliśmy wcześniej, to musi być dotyczyć tylko i wyłącznie sfery budżetowej i finansów samorządowych. Absolutorium nie jest elementem. Rozliczenia Wójta Burmistrza Prezydenta z wykonywania swoich zadań w całokształcie. To jest często błąd, który jest popełniany przez Rady Gmin, Komisję Rewizyjną. To widać bardzo często w protokołach tychże instytucji, gdzie dyskusje nie zaogniskowane są na aspektach finansowych, ale dotykają innych aspektów merytorycznych działania wójta burmistrza prezydenta, ale to jest pewna można powiedzieć słabość. Tak? ponieważ nie ma innej procedury, której rada gminy mogłaby rozliczyć wójta, burmistrza, prezydenta z realizacji w ogóle swoich kompetencji, swoich zadań, zadań nałożonych nie swoim, na zadań nałożonych przez ustawodawcę, tak? na tym, tymże organie gminy i niestety tu mamy tylko i wyłącznie dotyczenia z aspektem finansowym, tak? I czego? W jakich aspektach powinno być ocena realizacji dochodów i wydatków, tak? Czy założone dochody zostały zrealizowane w stanie optymalnym, czyli 100% bądź może wyższym, jak w przypadku dochodów, tak, gminnych, czy nie? Należy spojrzeć, jak to się ma poziom realizacji dochodów w tym roku budżetowym do, na przykład zaprognozowanych, tak, w kolejnych latach, bo to jest istotny aspekt, ponieważ jeśli dochody budżetowe nie są wykonywane w danym roku, bądź w poprzednich latach, w takim procencie, w jakim zostały założone, to znaczy, że to podważa w ogóle, hmm, również należy spojrzeć, czy rzeczywiście wieloletni plan finansowy na dany rok, bądź kolejne lata, jakby są, są rzetelnie przygotowane, tak, to są istotne informacje. Również kwestia wydatków, czy założone przedsięwzięcia zostały zrealizowane, czy nie zostały zrealizowane, jakie były koszty realizacji tych przedsięwzięć jakie były, no oczywiście, no, w momencie, kiedy nie zostały zrealizowane, to komisja rewizyjna zadaje pytania i uzyskuje odpowiedzi, wyjaśnienia, bo to, co jest jakby istotą tego, to żeby uzyskać odpowiedź, z jakiej przyczyny, albo z czyjej winy nie został zrealizowany budżet tak, jak został zaplanowany, wraz z pewnymi zmianami, które w toku realizacji budżetu zostały dokonane. To jest bardzo istotna Kwestia realizacji przychodów i rozchodów, tak? Czyli czy planowane zaciągnięcia, do zaciągnięcia kredytu zostały zrealizowane, czy nie zostały zrealizowane? Jeśli nie zostały zrealizowane, to dlaczego? Ponieważ mi pamiętać, że brak realizacji pewnych przychodów najprawdopodobniej mógł się odbić na skali wykonania budżetu i inwestycji, tak? Przedsięwzięć w ramach Również rozchody, czy zostały e, dokonane zgodnie z zaplanowanym e, w projekcie budżetu? w ogóle w budżecie uchwalonym, tak, e, czy zostały jakby w z, określony sposób zrealizowane. Wynik budżetu, tak, który powinien być uwzględniony. Przestrzegano zgodności dokonywa, e, dokonywanych zmian w planie wydatków i dochodów z przepisami prawa oraz upoważnieniami, tak, czy przykładowo, na czy przykładowo burmistrz, wój prezydent nie zaciągnął więcej zobowiązań niż to rada mu e, przydzieliła, tak, jak w ogóle wyglądał proces dysponowania rezerwami budżetowymi, tak? rezerwami, rezerwami celowymi bądź ogólnymi, które zostały e, e, zabezpieczone w budżecie, oraz zaciąganie zobowiązań oraz poziom zadłużenia gminy w, na zakończenie roku, na przykład 2016, jak to mamy do czynienia teraz. Jakie są kryteria? To, co, znaczy kryteriami to, co było powiedziane wcześniej, tak, to rzetelność, celowość, gospodarność oraz powinny się odnosić do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, tak? I tutaj no, niestety, albo stety Rady Gmin mają bardzo dużo do zrobienia, ponieważ często te sprawozdania, jakby te działania, niestety nie są yy, merytoryczne, jeśli chodzi o działania komisji rewizyjnych rad gmin. Ocena z wykonania budżetu. Przez Komisję Rewizyjną. Opinia Komisji Rewizyjnej, choć nie jest wiążąca dla organu stanowiącego, jako dokument zawierający merytoryczną ocenę wykonania budżetu, spełnia istotną funkcję przy ostatecznym podejmowaniu decyzji. Ponieważ Rada Gminy, podejmując ostatecznie decyzję o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium, no, powinna brać pod uwagę zagadnienia merytoryczne zawarte we wniosku przedstawionym, przedłożonym Radzie przez Komisję Budżetową. I co jest istotne? Odmienna niż dokonana przez komisję ocena wykonania budżetu wymaga sformułowania konkretnych zarzutów i odpowiedniego uzasadnienia. To, co, to jest bardzo ważna sprawa, i dlatego to jakby jest bardzo duża trudność przy ocenie wykonania budżetu, dlatego że tutaj wymaga przez jest bardzo konkretne uzasadnienia, tak? Okretne, okretne zarzuty, konkretne odpowiednie uzasadnienia dotyczące tego, że przykładowo komisja rewizyjna przedkłada Radzie wniosek o udzielenie absolutorium radni się nie zgadzają, więc musi być na radzie, muszą być konkrety. Absol nieudzielenie absolutorium nie może być e, wzięte z sufitu, tak? Nie może być tak, że faktów się nie uwzględnia albo opinii się nie uwzględnia, tak? Czy to Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy to Komisji Rewizyjnej przy nieudzielaniu absolutorium. Absolutorium nie jest procesem politycznym jest procesem merytorycznym. Polityczne w procesie absolutorium są realizacja celów założonych przez Radę Gminy przy uchwalaniu budżetu i realizacja tychże celów, tychże zadań. To jest pewne polityczne tak wartości, które przyświecały tymże, a nie innym działaniom. Natomiast sama ocena musi być merytoryczna. E, treść wniosku musi być zgodna z dokonaną oceną wykonania budżetu. Czyli nie może być tak, że Komisja Rewizyjna ocenia budżet i wykonanie budżetu e, pozytywnie, ale przedkłada Radzie Gminy wniosek o nieudzielenie absolutorium. Stanowisko Komisji Rewizyjnej powinno być jednoznaczne i zawierać stwierdzenie, że wykonanie budżetu opiniuje pozytywnie, negatywnie albo też pozytywnie z uwagami, z zastrzeżeniami. I widzimy tutaj analogię do tego, jakie stanowisko przyjmuje opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. <laughs> Sformułowanie wniosku. W sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium należy do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej. To Komisja Rewizyjna, po uwzględnieniu wszystkich za i przeciw, wszystkich dokumentów, uwag, wyjaśnień składanych przez organ wykonawczy, ostatecznie występuje z do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium. Kolejny etap. W momencie, kiedy mamy do 15 czerwca, zobaczcie, to jest bardzo, czymś było do 15 czerwca musi być podjęta uchwała, uchwała Komisji Rewizyjnej, wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium. W momencie, kiedy ten wniosek jest podjęty, przekazywany jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej. I to jest drugi etap, w którym włącza się Regionalna Izba Obrachunkowa, która opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od momentu przekazania. Obowiązek opiniowania przez RIO wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie zarówno udzielenia, jak i nieudzielenia absolutorium wynika z przepisu ustaw ustrajowy oraz artykułu 13 punkt 8 ustawy o RIO. Wniosek Komisji Rewizyjnej Organu stanowiącego JST przesłany do RIO i w celu zaopiniowania musi zawierać uzasadnienie. To jest bardzo istotne. Nie może być wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium bez uzasadnienia. To uzasadnienie to jest kluczowe. W uzasadnieniu wskazujemy na to, dlaczego jakie przesłanki, tak? Faktyczne, jakie aspekty realizacji procesu budżetowego wpłynęły na to, że organ y, Rady Gminy, jakim jest Komisja y, Rewizyjna. Występuje z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium. I to jest, jakby to jest kluczowe, tak? Yy, która ta opinia, ten uzasadnienie musi być dołączone do wniosku. Opinia Rio o wniosku komisji rewizyjnej nie ma charakteru wiążącego dla organu stanowiącego. Widzicie Państwo, tutaj po raz kolejny mamy sytuację, że to jest ciągle opiniowanie. Opinia Rio może być pozytywna, negatywna, tak? Bądź. Pozytywna z pewnymi e, nieprawidłowości, pewnych nieprawidłowości, zastrzeżeń, tak? Organ stanowiący powinien mieć na uwadze, że pochodzi on, tak jak powiedziałem wcześniej, że nie, mo, nie powinno być tak, znaczy nie musi tego robić, ale powinien uwzględnić opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, tak? Ponieważ ten organ jest wyspecjalizowany w kontroli nadzorze nad działalnością finansową JST, i należy ją przestrzegać jako obiektywne stanowisko w opiniowanej sprawie. Brak opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej, aczkolwiek nie narusza prawnie, narusza prawnie określone procedury w sprawie absolutorium, to jednak nie zawsze może być kwalifikowane jako mające istotny wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie. Kiedy tak jest? Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium bez opinii o wniosku komisji rewizyjnej powinno być kwalifikowane jako istotne naruszenie prawa tylko wtedy, gdy opinia ta mogła istotnie zmienić decyzję Rady w tym zakresie. I o co chodzi? Chodzi o to, że jeśli Rada Gminy, występ, komisja rewizyjna występuje do Rady Gminy z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium zarządowi, czyli wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi, a opinia. Komisji Rewizyjnej jest bardzo krytyczna wobec tego stanowiska, wobec tego uzasadnienia i wskazuje bardzo wyraziście, że nie tędy droga, że tak powiem, no to w tym momencie może to być zakwalifikowane jako istotne naruszenie prawa, ponieważ mogło to mieć istotny wpływ na ostateczną decyzję, jaką podjęła Rada Gminy, udzielając bądź nie udzielając absolutorium organowi wykonawczemu. I w tym momencie przechodzimy do takiego ostatniego etapu. Tak? Pierwszym etapem była praca komisji i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Obie te instytucje wystąpiły z wnioskami, które jeszcze w tym momencie Regionalna Izba Obrachunkowa również opiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej. I to jest jakby to jest taki, ten etap, rozpoczyna się wtedy drugi etap e, prac nad sprawozdaniem z wykonania projektu budżetu, tak? procedury absolutoryjnej. Przepis artykułu 270 ust. 4 ustawy o finansów publicznych nakłada na organ stanowiący obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego JST oraz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca, co jest ważne, pamiętajmy, że mówimy o dwóch elementach. Zatwierdzenie wykonania budżetu przed organ stanowiący, czyli zatwierdzenie sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego z wykonania budżetu, to jest jeden etap, jeden element, ale drugim elementem jest uchwała o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium. To nie jest tożsame. Napiwamy jedno, akceptujemy, tak, zatwierdzamy bądź nie zatwierdzamy i dopiero potem przechodzimy do udzielania bądź nieudzielania absolutorium. Oczywiście najczęściej to się odbywa na jednej sesji, Rady Gminy, ale nie musi. Tak? To Rada Gminy nie jest zobowiązana tego, żeby na jednej sesji rozpatrywać te dwa e, działania. Rozpatrzenie i zatwierdzenie obu sprawozdań poprzedza uchwałę w sprawie absolutorium to co powiedziałem, tak? która jest odrębnym aktem. E, zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa w artykule 270 ust. 4, może oznaczać jedynie zatwierdzenie i rzetelności i zgodności z prawem. Nie obliguje natomiast do udzielenia zarządowi absolutorium. Czy nie może być taka sytuacja, że Rada Gminy zatwierdza sprawozdania, ale nie udziela absolutorium? Ponieważ sprawozdania zostały przekazane zgodnie, były rzetelne i zgodne z prawem, ale niesatysfakcjonujący ich wynik dla Rady Gminy, jeśli chodzi o skalę i kompletność wykonania i prawidłowość budżetu. Organ stanowiący nie może jednak udzielić absolutorium w sytuacji, kiedy odmówił zatwierdzenia. Sprawozdania z wykonania budżetu, bowiem w takim przypadku brakuje podstawy do oceny gospodarki finansowej prowadzonej przez zarząd na podstawie uchwały budżetowej. Czyli jeżeli y, sprawozdanie nie zatwierdzimy z wykonania budżetu, to nie możemy udzielić organowi absolutorium. Organ stanowiący podejmując ostateczną decyzję w sprawie absolutorium nie jest związany z stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Więc to nie jest tak, że jak komisja rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium, to organ ma to absolutorium udzielić, tak nie jest. Zgodnie z artykułem 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych akt absolutoryjny powinien zostać przeprzedzony zapoznaniem przez organ stanowiący z treścią tych wszystkich dokumentów, których rozpatrzenie jest podstawą sformułowania przez komisję rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium, a więc sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, informacją o mieniu. JST, opiniami biegłego rewidenta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. To, co jest bardzo istotne i często robione powierzchownie, a jest kluczowe, to prawda, to jest fakt, że na forum Rady Gminy to wszystko, co było realizowane i działo się na poziomie Komisji Rewizyjnej, powinno jeszcze raz być dyskutowane. To nie jest tak jak w przypadku wielu innych uchwał, kiedy komisje opracowują, występują, z wnioskami opiniują uchwałę, a na sesji, mówimy tak, komisja rewizyjna występuje, tak, pozytywnie opiniuje, bądź negatywnie opiniuje i się głosuje nad uchwałą. Rada Gminy, posiedzenie Rady Gminy dotyczące udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium powinno być przestrzenią, w której roztrząsane są jeszcze raz te wszystkie. Niuanse, te wszystkie uwagi pojawiające się w toku e, prac Komisji Rewizyjnej Regionalnej Izby Obrachunkowej nad projektem, znaczy nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. To jest bardzo istotne. Kluczowe znaczenie dla aktu obszerytarnego ma znać właśnie, bo jak inaczej Rada Gminy może się zapoznać z problematyką, którą przedstawia Komisja Rewizyjna. Przecież Rada Gminy jest czymś innym niż Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna jest tylko wewnętrznym organem tejże Rady. Tak? To, że radni zapoznali się z tymi dokumentami w różnych innych działaniach, to, jest ciągle, to, to, to ciągle były komisje. Natomiast Rada Gminy jest Radą Gminy, jest organem gminy. Władnym, by udzielić bądź nie udzielić absolutorium, i ma obowiązek zapoznania się z dokumentami, których mówiliśmy. Poprzednio. To co jest istotne, na podstawie przepisu artykułu 271, organ stanowiący jest. może zażądać przedłożenia przez zarząd dodatkowych jeszcze wyjaśnień dotyczących sprawozdania finansowego, czyli na sesji Rady Gminy w dalszym ciągu radni, jako Rada Gminy, mogą wnioskować Rada Gminy uchwałami, bo to no, Rada tak to wnioskuje o dodatkowe informacje, które mają być przegłosowane. I dodatkowo te informacje powinny zostać udzielone, wyjaśnienia, tak, yy, Radzie Gminy. To, co jest istotne, że przepis z artykułu 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, to, to też to, co mówiłem wcześniej, pewna niespójność, którą mamy w tym, że procedurę absolutoryjną reguluje ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o samorządzie gminnym, świadomo. Ustawa o finansach publicznych yy, wskazuje... Nie wymienia na przykład opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium wśród dokumentów wymagających zapoznania się z ich treścią przez organ stanowiący. Natomiast taki obowiązek jest już uregulowany w ustawie o e, Radzie gminna czy w ustawie o samorządzie gminnym w artykule 21 ustęp A ustęp a, a 28a, ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, tak? To jest jakby pewna niespójność i też problem, tak, ponieważ tego typu zagadnienia. Zgodnie z zasadami dobrego prawodawstwa powinny być regulowane w jednej konkretnej ustawie, która powinna swoim zakresem obejmować cały kształt tego działania. O problemach, które z tego wynikają, zaraz jeszcze kilka słów powiemy. Kluczowe znaczenie dla aktu absolutoryjnego ma właśnie zapoznanie się przez radę ze stanowiskiem komisji rewizyjnym oraz opinii o wykonaniu budżetu, tak, sformułowanych przez Com RIO oraz komisję rewizyjną. Na podstawie artykułu 271 ustęp drogi ustawy o publicznych organ stanowiący, JST, może, tak jak mówiłem wcześniej, zażądać tychże dokonowych, dodatkowych wyjaśnień dotyczących tychże sprawozdań. Eee, tak, idziemy dalej. O. Wniosek sprawia absolutorium, poddany pod głosowanie radnych powinien być zgodny z treścią wniosku komisji rewizyjnej. Tak? Czyli nie może być tak, że komisja rewizyjna występuje z wnioskiem o nieudzielenie, a na sesji Rady Gminy otrzymuje projekt uchwały w sprawie udzielenia. Tak, Musi być zgodny tenże projekt uchwały Rady z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Rada ta nie, niekiedy, rola Rady, ta, rola tej Komisji niekiedy jest ograniczona do materiału służącego jedynie wzbogaceniu obrazu. I tutaj, powiem Państwu, jest pewien gigantyczny problem w, w tejże materii, ponieważ jest bardzo duża dyskusja. Nie? Do, do, do tej pory jeszcze nie, nie ma jednolitej, jakby jednolitej linii, wykładni co do tego, czy na, i na ile y, wniosek komisji rewizyjnej jest, wiąże w jakiś sensie Radę Gminy, bo może odrzucić bądź uwzględnić, tak? I je, czy jest tylko pomocniczy, czy je, ma duże znaczenie. No niestety tutaj mamy duże pole do. Y, no, pewnych niejasności niestety i nie ma, nie można powiedzieć w stu za tym, bądź za tym, ponieważ e, cały czas w dyskursie są różne wnioski. Natomiast to, co jest istotne, e, przepisy artykułu 18, 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnych oraz artykuł 16 ust. 3 ustawy i tak dalej, wskazują Komisję Rewizyjną jako ten podmiot, na którym ciąży obowiązek wydania opinii o wykonaniu budżetu i wystąpienia z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Ustawodawca w sposób jednoznaczny wyznaczył więc komisję rewizyjną właściwą do sformułowania wniosku absolutoryjnego, ale nie, <laughs> z, nie wiąże w ten sposób Rady Gminy. Tym, że <laughs> wnioskiem, przepraszam. Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczym ma walor niewiążący w sensie materialnym. Organ stanowiący propozycji w sprawie absolutorium nie zdać dyspozycji. Organ stanowiący jest JST jest natomiast związany treścią wniosku komisji rewizyjnej, w sensie formalnym. Jeśli zatem komisja rewizyjna wystąpi z wnioskiem o udzielenie absolutorium, organ stanowiący powinien głosować nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Jeśli zaś komisja wystąpi z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium, rada powinna głosować wniosek o nieudzieleniu. Przedmiotu głosowania na sesji absolutnie powinien być właśnie projekt uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Zaraz o tym kilka słów. Także organ stanowiący, rozpatrując przedstawione przez organ wykonawczy zarząd sprawozdanie z wykonania budżetu, powinien przede wszystkim ocenić, w jakim stopniu budżet został wykonany, czyli ustalić, jaki jest stan zrealizowanych dochodów i wydatków w stosunku do zaplanowanych oraz jakie są przyczyny ewentualnych rozbieżności w tym zakresie, a także odpowiedź na pytanie, czy winą za nie można obciążyć organ wykonawczy, czy też były wynikiem obiektywnych uwarunkowań. No, bowiem często tak się dzieje, że niestety pewne rzeczy były założone w sposób optymalny, prawidłowy, ale niestety w wyniku realizacji działań nastąpiły pewne obiektywne e, sytuacje, które spowodowały ograniczone możliwości pozyskiwania dochodów, bądź realizacji wydatków przez e, władze wykonawcze. Na przykład zmiana przepisów prawnych, tak, które mogły się zadziać w toku roku. Opinia RIO. To, co już mówiliśmy wcześniej, opinia, Komisja Rewizyjna, opinie RIO oraz Komisji Rewizyjnej powinny brać, być brane pod uwagę przy ostatecznej decyzji wydanej dotyczącej absolutorium. Co nie oznacza, że organ gminy, jaką jest Rada, jest tymi wnioskami i musi podzielać w całości zawarte w nich tych opiniach wnioski, może, ale musi się. Znaczy. Musi. Nie musi. Powinien się do nich ustosunkować. Jeśli wnioski są <krytyczne>, krytyczne, powinien się ustosunkować w taki sposób, żeby pokazać, że są, no, sformułowane w sposób nieprawidłowy, bądź yy, wskazać, że nie powinny być uwzględnione przy dokonaniu ostatecznej decyzji, tak? Nie powinno być tak, że Rada Gminy nad tymi wnioskami i uzasadnieniami Komisji Rewizyjnej Regionalnych i przechodzi na porządku dziennego. Powinna być merytoryczna dyskusja na argumenty, które miałyby wykazać, że jednak, jeśli to jest przykładowo na przykład wniosek o udzielenie, to nie powinien być udzielony absolutorium, ale trzeba to wykazać argumentami i przykładami, a nie, yy, jak to powiedziałem wcześniej, bać tego z sufitu albo przejść do tego na porządku dziennym. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium nie jest lub nie udzielenia absolutorium. To, co jest bardzo ważne, i tutaj mamy i tutaj jest niestety w... wiele jest dyskusji dotyczących tego, i jest problem, gigantyczny problem, de facto związany z procesem udzielania absolutorium. Na czym on polega? Przede wszystkim na tym, że uchwała w sprawie absolutorium zapadają bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Przykładowo, jeśli jest to 15 radnych, to jeśli jest wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, to co najmniej ośmiu radnych musi zagłosować za tymże projektem uchwały, tak za tym wnioskiem, wtedy mamy bezwzględną większość, jest absolutorium udzielone. No i na czym polega ten problem tutaj w naszych przepisach prawnych? Ponieważ toczy się cały czas spór, czy jeśli w przypadku przedstawienia przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium, Przeciwko takiemu wnioskowi zagłosuje ośmiu radnych, będących większością bezwzględną ustawowego składu Rady. To czy to jest jednoznaczne z nieudzieleniem absolutorium? I są różne głosy. Jedni uważają, że tak, i też pewne decyzje, czy to sądów administracyjnych, czy regionalnych izb uważają, że tak, a inne z kolei nie. To samo dotyczy w przypadku e, wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium. Czy jeżeli osiem. Ośmiu radnych zagłosuje przeciw takiemu wnioskowi, to, czy to jest jednoznaczne z udzieleniem absolutorium. No niestety tutaj mamy kolejny przykład tego, że przepisy polskie w tym zakresie są niejasne. I co to powoduje? No Powoduje problem. Zasadniczy, że kwestii odwołań, od decyzji, tak, no, ponieważ przy odrzucenie, znaczy nieudzielenie absolutorium przez Radę Gminy Wójtowi Burmistrzowi no, rodzi bardzo poważne konsekwencje, o których zaraz sobie powiemy. Więc tak. Tak jak było powiedziane wcześniej na artykuł 28a ustawy o samorządzie gminnym mówi, że bezwzględna większość głosów jest niezbędna do tego, żeby udzielić absolutorium bądź nie udzielić absolutorium, tak? Czyli to musi być co najmniej 8 radnych. W Sytuacji, to co ciekawe, no co się dzieje w sytuacji, gdy na 15 radnych za udzieleniem absolutorium zagłosuje. Sześciu albo siedmiu, a pozostali czterech się wstrzyma, trzech zagłosuje przeciw, a jednego nie było. No to, to w tym momencie kwestia absolutorium pozostaje nierozstrzygnięta. Nie ma udzielenia bądź nieudzielenia w tym momencie. Nie udzielenie absolutorium. Wymaga wykazania i uzasadnienia, że w związku z niewykonaniem istotnych zadań określonych uchwałą budżetową doszło do kwotowego naruszania granic wydatków i to z winy organu wykonawczego. To jest bardzo istotne. Nie może być tak, że nie udzielamy absolutorium, bo mamy takie widzimy się. To musi być konkretnie wskazane i uzasadnione, że pojawiły się z winy organu wykonawczego takie sytuacje, które doprowadziły do niewłaściwego wykonania zadań finansowych, wydatkowych postawionych przez Radę Gminy organowi wykonawczemu. Opinia RIO w sprawie uchwały organu stanowiącego o nieudzielenie absolutorium. I mamy sytuację. Jeśli organ Rada Gminy nie udzieli absolutorium wójtowi burmistrzowi, no to taka uchwała trafia do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową. To jest na podstawie artykułu 13 punkt 8 Regionalnej Izby Wykonkowej. Termin wydania takiej opinii uchwały to jest 14 dni od momentu otrzymania tejże. Regionalna Izba Wykonkowa dodatkowo ją opiniuje. I jakież są konsekwencje nieudzielenia absolutorium? Nieudzielenie absolutorium jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie władz wykonawczych JST. Uchwała Rady Gminy. W sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie, bo z konsekwencją jest to, że jak nie udzielimy absolutorium, no to rozpoczyna się proces, może Rada Gminy rozpocząć proces e, referendalny w sprawie odwołania organu wykonawczego. Taka sesja musi się odbyć, powinna się odbyć najwcześniej po 14 dniach od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Burmistrzowi Prezydentowi absolutorium. Przed podjęciem uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta Rada Gminy zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady Gminy o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu oraz wysłuchuje wyjaśnień Wójta, burmistrza prezydenta w sprawie zawartych w uchwale Rady Gminy zarzutów, które skutkowały nieudzieleniem absolutorium. Uchwała Rady Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym. Tak? Czyli decyzję o rozpoczęciu procedury referendalnej, referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego, również bezwzględną większością głosów ustawowego Rady składu Rady w głosowaniu imiennym radni dokonują. I teraz tak. Nieudzielenie absolutorium. Artykuł 28. Ustawy o samorządzie gminnym. Co on mówi? Przede wszystkim, kiedy nie może być taka uchwała podjęta, o, nie ma wpływu na referendum. Jeśli została podjęta w ciągu 9 miesięcy od powołania na stanowisko wójta burmistrza prezydenta oraz w ostatnich 9 miesiącach jego urzędowania, takie działania są bezcelowe z punktu widzenia ustawodawcy, czyli na przykład, jeśli jest pierwsza. Dlaczego? No, jeśli mamy to upłynie 9 miesięcy, no to tak naprawdę udzielenie spraw absolutorium dotyczy poprzedniego wójta przykładowo albo poprzedniej kadencji, tak? które de facto nie musi być związana z tym, co jest teraz. Natomiast odwoływanie organu wykonawczego na 9 miesięcy przed wyborami jest działaniem bezcelowym. Co jest ważne? Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyn określonych w ustępie pierwszym na sesji zwołanej nie wcześniej, to co mówiłem, niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielania wójtowi absolutorium. Przed podjęciem uchwały, to co mówiliśmy, zapoznaje się z opinią RIO oraz wyjaśnieniami. Referendum. Yy, Procedura referendum jest zawarta w, procedurze, yy, w ustawie o referendach lokalnych. Zgodnie z przepisami ustawy z 15 września 2000 roku, uchwała Rady Gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza prezydenta miasta, przewodniczący Rady Gminy przekazuje komisarzowi wyborczemu, który wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum w ciągu 14 dni po upływie terminu do stwierdzenia nieważności tej uchwały przez wojewodę w trybie artykułu 91 albo w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia o oddaleniu lub odrzuceniu przez sąd administracyjny skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody unieważniające uchwałę. To jest bardzo istotne, ponieważ jeśli wojewoda uchyli w trybie nadzorczym tą, że unieważni tą uchwałę, no to w tym momencie rozpoczęcie referendum jest bezcelowe, tak? Więc yy, tutaj komisarz wyborczy decyzję podejmuje po 14 dni od terminu stwierdzenia nieważności. Tak, czyli jeśli w ciągu 30 dni, bo tyle ma wojewoda na podjęcie takiej decyzji, nie zostaje stwierdzona nieważność tejże uchwały, to 14 dni po tym ekranie rozpocznie się decyzja o rozpoczęciu referendum. Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum musi być przekazana organowi nadzorczemu do kontroli przez wójta w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia. Czyli przygotowość na no, 31 sierpnia podejmuje Rada Gminy uchwałę o Referendum w sprawie odwołania wójta burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium, to w ciągu 7 dni, czyli do 8 lipca, sierpnia, taka uchwała musi być przekazana organowi nadzorczemu. Wojewoda ma 30 dni na stwierdzenie e, nieważności tejże uchwały, jeśli są ku temu przesłanki. Na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody unieważniające uchwałę Rady Gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta Rada Gminy może złożyć skargę do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia nadzorczego. Sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Skargę kasacyjną na decyzję sądu administracyjnego Rada Gminy może wnieść w terminie 14 dni. To jest. Natomiast referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w ciągu, w ciągu 50, 50 dni. Od dnia opublikowania postanowienia komisarza wyborczego w tej sprawie. tak? Czyli, jeśli komisarz wyborczy w danej sprawie opublikuje postanowienie o rozpoczęciu referendum, musi się ono rozpocząć w, w dniu wolnym w ciągu 50 dni. Co, co jest jeszcze istotne? Referendum w sprawie wywołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim weźmie więcej niż 3 piąte liczby biorących udział w wyborze odwołanego organu. Czyli przykładowo, jeśli by to jest tak, no właśnie, do te przeliczenia, to może nie będę się teraz siło, siłował na przyjdzie, natomiast to musi być 3 piąte, co najmniej ilości ludzi, którzy brało udział w wyborze. Wynik referendum jest rozstrzygający, gdy za odwołaniem wójta lub przeciw jego odwołaniu oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Tak czyli musi przynajmniej połowa, więcej jak połowa danych głosów musi być za odwołaniem bądź przeciw odwołaniu. Tutaj co jest istotne? To jest wtedy rozstrzygające, tak? Co jest istotne? Jeśli referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta miasta przeprowadzanego na wniosek Rady Gminy z powodu nieudzielenia absolutorium temu organowi przeciwko odwołaniu oddano więcej niż połowę ważnych głosów, to taka sytuacja nie skutkuje automatycznym odwołaniem Rady Gminy. To jest bardzo istotne, ponieważ jak być może Państwo wiecie, jeśli Rada Gminy z innych przyczyn niż nieudzielenie absolutorium, zdecyduje się na rozpoczęcie referendum, tak, ogłoszenia referendum, procedury referendalnej i w tym momencie przynajmniej 50% uczestniczących, tak jeśli będzie spełniony ten wymóg uczestnictwa, ważności referendum, zagłosuje przeciwko wnioskowi o odwołanie wójta burmistrza prezydenta, to w takim przypadku Rada Gminy się rozwiązuje. W przypadku referendum z tytułu nieudzielenia absolutorium Rada Gminy nie rozwiązuje się w przypadku, nie skutkuje odwołaniem Rady Gminy, gdy więcej jak 50% osób biorących udział w referendum zagłosuje przeciw wnioskowi o odwołanie wójta burmistrza Prezydenta. I to jest bardzo istotna sprawa. I jeszcze kilka, zanim przejdziemy do roli mieszkańców i trochę takiego ogólnego podsumowania, to to, co jest bardzo istotne, to proces nieudzielenia absolutorium nie jest prostym procesem. Musi być bardzo głęboko przemyślany i decyzje nie powinny być wykonywane na, pod na podstawie e, takich wybiórczych przesłanek, tak, wybiórczych argumentów. Bardzo często regionalni i negatywnie opiniują tego typu uchwały, gdyż musi być wyraźnie wskazane, że Rada Gminy wzięła pod uwagę cały kształt realizacji procesu, cały kształt wykonywania budżetu, uwzględniła w nim wszystkie za i przeciw tak? i ten namysł nad ostateczną decyzją był rzeczywiście pogłębiony, a argumenty oparte są na faktach, tak? które jednoznacznie wskazują na pewne braki, i złe gospodarowanie czym majątkiem e, gminnym, czy też e, niewłaściwe wykonywanie zadań postawionych przed wójtem burmistrzem prezydentem. Kiedy takie mogą mieć sytuacje? No, w przypadku mm, jest w kilka uchwał, którymi się stanie zapoznają, były przykład, dotyczył tego, że to jest bardzo istotne, często Rady Gmin e, radni zapominają o tym, że wskazują na przykład na zadanie, które nie zostało wykonane a w procesie zmian w budżecie głosowali na przesunięcie tego zadania. Tak? Ponieważ nastąpiły pewne przesłanki, jak chociażby takie, że został przetarg ogłoszony, nikt się nie zgłosi do realizacji przetargu, albo został kolejny raz ogłoszony przetarg i firma, która zgłosiła się do przetargu zaoferowała większą kwotę niż ta, która została zagwarantowana w budżecie gminy. Tak? W tym momencie radni mogą podjąć decyzję o tym, żeby zrealizować inne zadanie. A o tym nie pamiętając, toczy się dyskusja, że zadania, które sobie sprawdzamy na początku, tak, kiedy budżet był uchwalony i porównujemy je z ostatnim momentem, okazuje się, że ono nie zostało wykonane. Tylko często nie uwzględniono tego, co się działo w trakcie. Ponieważ pamięć jest często krótka. Niestety tu trzeba bardzo rzetelnie do tego podejść. I pamiętać o tym, aby zanim sformułujemy bardzo kategoryczne wnioski, pytać i żądać określonych wyjaśnień od organu wykonawczego, czy to od skarbnika, czy to od wójta burmistrza, prezydenta, bądź innych pracowników, które, którzy wspierają e, organ wykonawczy w realizacji zadań gminy. To, co jest istotne e, w procesie absolutorium, to jest... Aha, jeszcze, przepraszam Państwa, jeszcze wrócę do kwestii tego, żeby pamiętać o tym, że czasami... Zadaję sobie pytanie, jako bycie, będąc radnym bądź będąc mieszkańcem, czy rzeczywiście wszystkie dokumenty dotyczące procesu, procesu udzielania bądź nieudzielania absolutorium są nam dostępne. I to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ gdy mamy biletne informacji publicznej i mamy sprawozdania z wykonania projektu budżetu, to do tego sprawozdania powinniśmy mieć również wniosek wraz z zadaniem Komisji Rewizyjnej? Powinniśmy mieć opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu? Powinniśmy mieć opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o uchwale o nieudzieleniu absolutorium, bądź udzieleniu absolutorium wnioskowi, przepraszam, który przedstawiony został przez Komisję Rewizyjną. To są dokumenty, z którym każdy radny bądź każdy mieszkaniec powinien mieć możliwość zapoznania się bezproblemowego. I ważne jest też to, aby te informacje trafiały z odpowiednim wyprzedzeniem. Oczywiście opinia o uchwale, o wniosku Komisji Rewizyjnej, jeśli rada Komisja Rewizyjna taki wniosek postawi 15 czerwca, a otrzymamy to 29 i wtedy jest sesja, to taka opinia powinna być wyraźnie odczytana na sesji Rady Gminy. I tu nie może być takiej sytuacji, że niby radni się zapoznali nie powinno być. I jest wniosek o nieczytanie, tak? o tym, że się zapoznaliśmy. To powinno być na sesji sprawozdawczej, czy znaczy na sesji absolutoryjnej e, wszystko e, przedstawione. Jaka jest w ogóle rola mieszkańców w tym procesie? No bo głównie to, co mówiliśmy, to jest kwestia Rady Gminy. Całego, omówiliśmy sobie całą tą perspektywę. Oczywiście nie w szczegółach, bo na, to nie, na ten moment nie mamy w tym odcinku czasu, tak? W tym odcinku jest element szerokiego, tak, spojrzenia z tymi kluczowymi aspektami, natomiast w kolejnym odcinku zajmiemy się szczegółami, tak, pokażemy sobie pewne rzeczy związane z tym, znaczy nie na następnym, następnym, będziemy rozmawiali o e, przetargach, tak? ale w kolejnych odcinkach naszego budżetu gminy bez tajemnic. Rola mieszkańców. Przede wszystkim mieszkańcy mogą i powinni uczestniczyć w posiedzeniach Rady Gmin i Komisji Rady. Nie tylko komisji rewizyjnej, bo pamiętajmy, że nie tylko komisja rewizyjna zajmuje się kwestią dotyczącym wykonania budżetu. Inne komisje również mają do tego prawo. <laughs> Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, tak, to jest po stronie mieszkańców. Mieszkańcy mogą stawiać pytania, mogą zadać pytania w trybie dostępu do informacji budżetowej, mogą uczestnicząc w sesji absolutoryjnej bądź komisjach zadawać pytania, mogą zgłaszać wnioski i uwagi radnym, aby, ponieważ... Ta rola jest bardzo ważna, ponieważ radni są w pewnym sensie ograniczeni. Nie każdy może jest w stanie zapoznać się z całością. Tak? Najczęściej skupiamy się na jakimś wycinku, tym na czym się znamy, czym, co nas interesuje. Ale mieszkańcy mogą również skupiać się na wycinkach dawać nam bardzo ważne informacje zwrotne, stawiać odpowiednie pytania. Należy ich zachęcać do tego, żeby zaangażowali się w ten etap. Ponieważ od 31 marca mamy już dostęp do dokumentów. Tak? Możemy je przeglądać, możemy pytać. Ba pytać jest, to jest kluczowe. Znaczy, zanim zaczniemy w ogóle wyciągać jakieś wnioski albo jakby zarzuty, zapytajmy najpierw dlaczego. Albo czemu, z czego to wynika. Bo często udzielenie odpowiedzi po prostu spowoduje, że no, nasze zarzuty bądź nasze jakieś działania mogą być bezpodstawne. a zgłaszanie wniosków i pytań do radnych są, może być bardzo ważnym aspektem, jakby wzbogacanie roli radnego. Radny powinien przedstawić to pytanie, tak? ten wniosek mieszkańca dotyczący wykonania budżetu, tak? dotyczący zadań, dlaczego pewne zadania nie zostały wykonane, bo nie zostały wykonane w taki, a nie inny sposób. <laughs> Na przykład e, realizacja inwestycji, która odbiega od oczekiwań mieszkańców. Tak? Z jednej strony jest to wydatek finansowy, to jest ta kwestia gospodarności. Czy nakłady poniesione są zgodne z celami, są celowe, jeśli inwestycja jest... Niesatysfakcjonujące dla mieszkańców, tak? E, czy to związane było z tym, no. jaki projekt był budżetu, kto zatwierdza ten projekt? No, projekt Decyzja o środkach przekazuje Rada, ale akceptację projektu jest po stronie Wójta. Jest taki przykład, ostatnio się z nim spotkałem, dotyczący tego, no, jeśli chodzi o absolutorium. Czy wójt, burmistrz, który akceptuje projekt obiektu, który będzie realizowany na terenie gminy, obiektu publicznego w momencie gdy następuje realizacja tejże inwestycji w oparciu o projekt który został zaakceptowany, tak, przyjęty przez organ wykonawczy. Okazuje się, że zawiera wady formalne, prawne, tak? Zawiera po prostu znaczy zawiera jest jakby niezgodny z wymogami prawnymi. No to w tym momencie kto ponosi za to odpowiedzialność? Czy ten kwestia czy wójt dokonał i urząd wszelkich należnych starań, tak? Czy zaakceptowanie projektu, który kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, a dotyczy inwestycji wielomilionowej, nie powinien być na przykład przekazany do sprawdzenia innej instytucji, tak? aby ostatecznie ją zaakceptować? To są rzeczy, które dzieją się, tak? I przykładowo, jakie są, jeśli jest realizowana inwestycja duża w gminie, to jak ona przebiegała, tak? czy pojawiły się dodatkowe koszty, czy pojawiły się jakiekolwiek problemy związane z tą inwestycją i z czego to one wynikały? Czy z wadliwości projektu, czy z innych uwarunkowań. To jest również aspekt oceny wykonywania budżetu, bo dotyka to finansów oraz celowości, rzetelności oraz i gospodarności e, e, związanej z wykonywaniem budżetu gminnego. Bardzo istotne jest zadawanie pytań. To mogą wykonać mieszkańcy oraz radni i inne podmioty, oraz po, podczas posiedzeń komisji i sesji absolutoryjnej. Jakby te pytania mogą pozostać bez odpowiedzi, ale nie powinny. Tak? One powinny nas jakby motywować do pogłębiania pewnych kwestii i wyciągania wniosków. A ostatecznie, jeśli nie zostaną udzielone odpowiedzi, no to to jest też argument za tym, aby podjąć decyzję o głosowaniu przeciw udzieleniu absolutorium. Na koniec chciałem kilka słów, na co zwracać uwagę. No, to już było mówione, tak? ale przede wszystkim analizując budżet. Sprawozdanie z wykonania budżetu zawsze bierzemy, najczę najczęściej bierzemy, tak, dwa jego aspekty, czyli to, co było uchwalone, zwłaszcza w kontekście dochodów, gminy oraz wydatków i inwestycji, czyli planu inwestycji, tak, wydatków majątkowych, które miały być realizowane. I następnie bierzemy sprawozdanie i idziemy, tak? Sprawdzamy. Możemy to zrobić całościowo, ale najczęściej najlepszym sposobem jest realizowanie tego w sposób konkretny. Tak? Czyli jeśli nas interesuje dana inwestycja, to się skupiamy na niej, tak? analizujemy ją, tak? jakie są kroki, co było realizowane, co się działo. Jeśli mamy interesuje nas edukacja, to skupiamy się na edukacji i wchodzimy głębiej. Tak? To może być związane przykładowo z tym, jak jednostki budżetowe funkcjonują, tak? jak funkcjonuje ośrodek kultury. Jak wygląda sprawozdanie ośrodka kultury, jakie zadania były realizowane przez ośrodek kultury, szkoły i inne podmioty? Jakie są wydatki, Porówny porównanie tak? poszczególnych podmiotów? Przykład. Dlaczego? Możemy zadać, zastanowić się, jakie są wydatki na różne dokumenty, na papier, tonery, na materiały bieżące w jednej szkole i w drugiej szkole. Tak? Porównać liczbę uczniów, powierzchnię i to porównywać. To dotyczy różnych innych podmiotów, tak. To, co powinniśmy skupić również, to jest stan zadłużenia gminy, jego przyczyny, tak, czy rósł, czy nie, czy jest zwiększony niż w uchwalonym budżecie. Oczywiście tutaj Rada ma też głos, tak, ponieważ kwestia jest udzielenia uprawnień, bo to, co chciałem zwrócić uwagę Państwu też na to, że czasami proces Sprawozdanie z wykonania budżetu i proces absolutoryjny nie służy tylko i wyłącznie temu, żeby ukarać wójta burmistrza i nie udzielić mu tego absolutorium, bądź mu udzielić. Ale w tym wyniku tego procesu możemy wziąć bardzo konkretne wnioski i wskazówki do tego, aby w kolejnym roku pewne działania były realizowane w sposób bardziej przemyślany, tak? I, za, i w, jakby wnioski do tego, żeby pewne działania zmienić, tak? I podjąć stosowne kroki naprawcze, bądź czy to będzie na przykład dodatkowa procedura, którą Rada Gminy powinna uchwalić, czy, jakie, czy wójt, tak, który burmistrz podejmie po prostu określony sposób, aby w przyszłości uniknąć pewnych działań, które być może nie są tak znaczące, aby nie udzielić tego absolutorium, ale jednak z punktu widzenia gospodarności i efektywności działania instytucji tak, gminy, i sposobu działania może mieć znaczenie, tak? Może przyczynić się do poprawy efektywności działania w kolejnych latach. I co jest istotne? Stan zrealizowania zaplanowanych inwestycji, tak? Jakie te inwestycje były? Ile ich było? Czy są zostały zrealizowane, czy nie zostały zrealizowane? Jakie były ich koszty realizacji, tak? Tu możemy się przyjrzeć do przetargów. Jak były ogłaszane przetargi, tak? Jakie były terminy ogłoszeń przetargów? jakie były warunki określone w przetargach, tak, bądź zamówieniach, możemy zorientować się ile było bezprzetargowo wydatków ponoszonych, tak, jak wyglądała ta procedura zamówień, tak, na które nie muszą być na przykład zapytań ofertowych. Możemy zapytać, poprosić o informacje dotyczące pewnych działań i poznać oferty, tak? które wpłynęły na nasze zapytania. Zapytać, dlaczego do, tylko do tych podmiotów, jakie były kryteria wyboru podmiotów do przesłania zapytań. I tego typu kwestie to są nie duże rzeczy, ale bardzo znaczące. Oraz to, co istotne w tych gminach, w których są tego typu instytucje, takie, to też jest bardzo ciekawe i proste, czasami do sprawdzenia, to jest wykonanie inwestycji z funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego, One również mają znaczenie. Możemy się przyjrzeć tym, że tylko wziąć sobie ten fragment i przeanalizować, tak? Czy zostały wykonane, w jakim zakresie, i w ten sposób zapytać, dlaczego tak, a nie inaczej się stało. I w ten sposób możemy zbudować sobie obraz, ale tylko w zakresie finansowania. I to jest bardzo istotny mankament procedury absolutoryjnej w naszym samorządzie, ponieważ my się skupiamy tylko i wyłącznie na aspekcie finansowym. Natomiast niestety nie mamy żadnych innych narzędzi by ocenić w taki sposób, by była tego konsekwencja, jak w postaci referendum za odwołaniem bądź nieodwołaniem munita, bądź inne konsekwencje dla organu wykonawczego za nierzetelne, niegospodarne, niefachowe realizacje zadań, które nakłada na nas ustawa, ustawy dotyczące naszego samorządu. To tyle z mojej strony.